Nasza reużytkownia już na stałe wpasowała się w opolski klimat. Bardzo wiele osób tutaj przychodzi i to nie tylko dlatego, że można wymienić sobie niepotrzebne przedmioty na potrzebne i odkryć tutaj jakieś skarby, ale też dlatego, że dużo się zawsze w naszej opolskiej reużytkowni dzieje. A ten miesiąc jest tak naprawdę wyjątkowy, bo wy co weekend macie jakieś wydarzenia i robicie niezwykłe rzeczy. Co będzie w tym miesiącu? Staramy się, żeby były atrakcje dodatkowe dla mieszkańców poza wymianą. W tym miesiącu mamy taki edukacyjny listopad. Co sobotę różnego rodzaju wydarzenia edukacyjne zostały zaplanowane w reużytkowni. W najbliższą sobotę 16 listopada zapraszamy mieszkańców na warsztaty tworzenia choinek z książek, czyli będziemy nadawać drugie życie książkom. Trwają zapisy. No ale to nie jedyne wydarzenie, bo za chwilę macie urodziny i też będą chyba pierwszy raz w historii Opola robione takie niezwykłe warsztaty. Na urodziny zaplanowaliśmy dla mieszkańców atrakcje w postaci robienia ekokosmetyków i ekośrodków czystości. Cały dzień osoby, które przyjdą do reużytkowni z nami świętować, będą miały możliwość zrobienia sobie ekośrodków czystości, posłuchać też wykładów na ten temat. Oprócz tego, jeżeli dostaniemy urodzinową kartkę dla reużytkowni, będą sadzonki w zamian wydawane. Więc zapraszamy mieszkańców, proszę szykować kartki, atrakcje czekają. No i to dalej nie koniec, bo jesteśmy w klimacie świątecznym i następne warsztaty to? To zdobienie bombek metodą Kimekomi. Bardzo popularne warsztaty, bardzo ciekawe i kolorowe. Można przyjść, spędzić mile czas i wyjść z piękną bombką własnoręcznej produkcji. Także dzieje się dużo w naszej opolskiej reużytkowni, w klimacie świątecznym cały czas tutaj się kręcimy, no bo i choinki, i bombki, i pachnidła, być może świece zapachowe, a tutaj na opolskim rynku już buduje się jarmark bożonarodzeniowy, więc zapraszamy serdecznie do reużytkowni, gdzie można sympatycznie spędzić czas, czegoś się dowiedzieć i być może odkopać jakieś niezwykłe skarby.